Jak działa układ odpornościowy? W jaki sposób chroni nas przed wirusami, przed bakteriami i rakiem? Jestem Marta Perchała-Zarzycka, jestem szkoleniowcem, autorką książek i przedsiębiorcą. I dziś chciałam Ci powiedzieć o tym pokrótce, w jaki sposób działa Twój układ odpornościowy. Człowiek rodzi się z pewną zdolnością do wykrywania bakterii, wirusów, grzybów itd. Jest to zdolność wrodzona, jednakże układ odpornościowy musi się uczyć. Dlatego dzieci do bodajże 3 roku życia, czasami i dłużej, tak często chorują, ponieważ układ odpornościowy jeszcze nie potrafi odpowiednio reagować na różnego rodzaju zagrożenia. Dlatego właśnie u takich dzieci często są te infekcje. Potem już, jeśli ich układ odpornościowy jest normalny, to wówczas to mija i chorują rzadziej. Generalnie układ odpornościowy produkuje różnego rodzaju ciałka odpornościowe. Między innymi na przykład makrofagi. Makrofagi działają w ten sposób, że pochłaniają komórki bakteryjne. I kiedy giną, bo one w wyniku tego giną, tak samo jak pszczoły w przypadku użądlenia, to wówczas, jeżeli jest dużo tych makrofagów, to my to wizualnie widzimy jako tak zwaną ropę. Może być to żółtego lub zielonkawego koloru, tak więc wtedy łatwo też rozpoznać, że najprawdopodobniej cierpimy na infekcję bakteryjną. Natomiast makrofagi nie umieją rozpoznać komórek zainfekowanych wirusami, ponieważ z zewnątrz one wyglądają normalnie. I tutaj tego typu komórki usuwane są przez komórki NK, czyli Natural Killers. Komórki NK są niezwykłe nie tylko dlatego, że rozpoznają zainfekowane wirusem komórki i je unicestwiają, ale również dlatego, że rozpoznają komórki nowotworowe i je unicestwiają. Okej, ale w takim razie co zrobić, żeby ta odporność była większa? No przede wszystkim, jeżeli chodzi o komórki odpornościowe, to dowiedziono naukowo, że odporności szkodzi stres. Pod wpływem stresu, z którym my sobie nie radzimy, organizm produkuje mniej komórek odpornościowych, a te, które produkuje, są słabsze, mniej aktywne, gorzej działają. Stąd tak ważne jest, abyś stosował techniki relaksu. Jeżeli tego nie potrafisz, to zachęcam do skorzystania z mojego kursu online o technikach relaksu, gdzie znajdziesz i lekcje, i zadania, i gry sprawdzające wiedzę, i blogi, i filmy, różnego rodzaju ćwiczenia. Każdy może skorzystać z tego typu pomocy. A jest to bardzo ważne, bo przecież nie chcesz chorować, nie chcesz też zapaść na raka. Tak więc w ten sposób właśnie układ odpornościowy chroni nas przed chorobami. Ale jeszcze, co wspomaga układ odpornościowy, o tym będę mówić w kolejnych filmikach. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę i pozdrawiam serdecznie.